kilka dni temu. Najlepszy chyba w tym sezonie występ Krzyżaniaka przeciwko drużynie z Zielonej Góry. No i ten mecz będzie taką weryfikacją troszeczkę jego sprzętu, na który nie tylko zresztą w Bydgoszczy Krzyżaniak narzeka. Tak, mamy nadzieję, że i Krzyżaniak, i Robacki w końcu odnaleźć właściwą drogę z dopasowaniem silników do nawierzchni bydgoskiego toru. Znaczy macie nadzieję w Bydgoszczy, bo ja tak. Muszę jak najbardziej zachowywać tak. Neutralizm. No ja już tak sobie to mam, jeździłem tutaj 5 lat i wiadomo, że całym sercem jestem za Polonią Bydgoszcz. Ale obiektywnie będziesz podchodził do rzeczy. Oczywiście. Drodzy Państwo, a więc Adams i Skórnicki kontra Andreas Jonsson i Jacek Krzyżaniak w kaszki koloru żółtego, czerwonego, białego i niebieskiego. Najbliżej bandy ustawił swój motocykl Jacek Krzyżaniak. Teraz wszyscy spoglądają na zamek. Taśma w górze. Krzyżaniak! Krzyżaniak szeroko, ale walczyli Adams. Proszę, zrobiło się na 3-3 za sprawą Adamsa. Na miejscu drugim jedzie Krzyżaniak, na trzecim mamy Andreasa Jonssona. Skórnicki jedzie na miejscu czwartym i teraz jeszcze atakuje pedale. Piękna akcja Krzyżaniaka, coś niebywałego. Jakby chciał zaprzeczyć tym wszystkim teoriom związanych z jego sprzętem. Przeszedł obok Adamsa wręcz. Niesamowita, a teraz dobiera się do Adamsa także Szwed. Szerzej atakuje Andreas Jonsson. Czuje oddech Jonssona. Lee Adams teraz szerzej. Raz jeszcze Szwed, ale nie daje rady. Próbuje zejścia do krawężnika i przechodzi Australijczyka. A więc z remisu robi nam się podwójne prowadzenie Bydgoszczan. Jeszcze nie składa broni Lee Adams. Jeszcze próbuje walczyć, ale to fantastyczny bieg w wykonaniu zawodników Polonii Bydgoszcz. 3 punkty dla Krzyżaniaka, 2 dla Andreasa Jonssona, 1 dla Adamsa bez punktu. Adam Skórnicki w całym meczu. Mamy 1 punkt dodatkowo dla Unii i tym samym 3 punkty. Natomiast Polonia po kolejnych 5 ma punktów w sumie 9, a więc 9-3 w dwóch wyścigach pierwszych. Bardzo to jest ostry prognostyk dla gospodarzy, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym meczu. Widać, że leszczynianie dopasowali się typowo na start. Troszeczkę gorzej jest w trasie. Na pewno zrobią jakieś korekty i następne wyścigi powinny być jeszcze bardziej ciekawsze. Natomiast to, co zrobił Jacek Krzyżaniak, jest godne podziwu, bo zachował się naprawdę jak stary, dobry rutyniarz i widać na to, że wychodzi na to, że odnalazł już swój dobry motocykl i na pewno będzie dobrze do samego końca meczu. Razem z Jonssonem Jacek Krzyżaniak zaopatrywali się sprzęt u tego samego tunera, no i teraz tuner został zmieniony, bo nie gwarantował najlepszej pracy silników. Widać efekty. Niektórzy zastanawiali się, czy Zielona Góra jest takim rywalem, z którym można rzeczywiście zweryfikować umiejętności Jacka Krzyżaniaka. Tymczasem widać, że naprawdę jeździ fantastycznie. Świetne wejście Andreasa Jonssona. Łukasz, leszczynianie przed tym meczem mówili, że obawiali się tego, że tutaj może decydować o wszystkim start. No, weryfikujemy te poglądy. Tak, Bydgoszczy z reguły decydował start. Natomiast widzimy tutaj, chłopacy mają bardzo szybkie motory i tak samo można walczyć na twardym torze przez 4 okrążenia i tak samo można walczyć na torze przyczepnym. Także powinniśmy naprawdę, po raz jeszcze powiem, że powinniśmy oglądać naprawdę świetny żużel dzisiaj. 9-3 po dwóch pierwszych wyścigach. No jak na razie leszczynianie no są tłem, jeśli chodzi o to spotkanie. Mimo dobrego wyjścia spod taśmy Lee Adamsa, objechany najpierw przez Krzyżaniaka, później przez Jonssona. Naprawdę bardzo dobry wyścig, ale to już historia. Teraz kolejne ciekawe sytuacje żużlowe za sprawą Rępały i Balińskiego. To para leszczyńska, parę drużyny Polonii tworzą Sawina i Robacki. Sawina, Rępała, Robacki, Baliński. Tak, ustawieni są pod taśmą maszyny startowej. Po powrocie do Ekstraligi świetny sezon Roberta Sawiny. Średnia w polskiej lidze 1,88. Zobaczymy, czy to potwierdzi w tym wyścigu. Ale tym razem proszę zobaczyć, jak ciasno było. O, wynieśli się szeroko leszczynianie, ale walczy jeszcze Damian Baliński. Ostro Sawina. Spadł na miejsce czwarte Rępała, a więc robi nam się remisowo 3-3. Prowadzi
Damian Waliński, wielki fighter z Leszna, ostro atakuje Robert Sawina, jest blisko, jest także blisko Michał Robacki, został trochę na dystansie Jacek Rempała, musi otwierać ataki Waliński, teraz szeroko, objechany przez Michała Robackiego, do którego także było wiele zarzutów w mieście nad Brdą. Jakaś niesamowita metamorfoza wstąpiła i w Robackiego, i w Krzyżaniaka. Jadą dzisiaj wybornie. Z remisu robi się prowadzenie 4 do 2 drużyny bydgoskiej, a jednocześnie rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu mamy Robackiego, kilka metrów przewagi nad Walińskim. Na miejscu trzecim jedzie Sawina. Na miejscu czwartym wjeżdża na metę Jacek Rempała, a więc goście 2, Polonia 4 i zwiększa się ta przewaga do następującego wyniku. 5 do 13. Po raz kolejny widzieliśmy naprawdę świetny wyścig, szczególnie w wykonaniu Michała Robackiego. Jak mówiliśmy na początku, jazda pod płotem przynosi duże efekty i myślę, że po polaniu toru będzie jeszcze lepiej. Robacki 3, Baliński 2, Sawina 1. Tu widzimy gorszy start Michała Robackiego. Wygląda na to, że chyba ma troszeczkę za sobą motocykl, bo podnosi mu przednie koło do góry. Robert Sawina ładnie wypycha parę leszczyńską. Michał to świetnie wykorzystuje. To jakby zabrakło im szybkości troszeczkę, tak, leszczynianom, tak. Ale z kolei bardzo dobrze zaprezentował się Baliński. Baliński ładnie to wykorzystał, jadąc pod płotem. No i tutaj świetny atak Michała Robackiego. To, co pojechał, naprawdę bardzo ładny motocykl, dociążony, ręce wyprostowane. Widać, że jedzie z klasą. Tam oby tak już, dalej. Tam się już nieznacznie odsypało. Tak. Przedłużył sobie prostą. Znalazł tą ścieżkę usypanego, wie, którędy jechać. Polonia, Bydgoszcz kontra Unia Leszno 13 do 5. Usłyszymy się po krótkiej przerwie. Oto najlepsza wśród jednoczęściówek Bluetooth. Nowa Gillette Bluetooth. W tych pierwszych trzech wyścigach, a wszystko rozpoczęli juniorzy za sprawą świetnej dyspozycji Krystiana Klechy. Przenieśmy się do parku maszyn. Mówił menedżer leszczyńskiej Unii Wojciech Dankiewicz, że tor Bydgoszczy jest przeklęty, ma dużo tajemnic. Krystian, co się stało? Kiedy wyczułeś moment, że Krzysztofa Kasprzaka można objechać? Wydaje mi się, że każdego zawodnika można odjechać, tym bardziej, że wykorzystujemy tutaj atut naszego toru, który jest zaczarowany. Najpierw chciałeś, zamarkowałeś atak na wyjściu, napędziłeś się później przy małej i była szansa na to, że czułeś już na wejściu, że będziesz w stanie wyprzedzić Kaspra? Tak, tak. Ja po prostu obserwuję doświadczonych kolegów typu Piotra Protasiewicza czy Andreasa Jonsona i udała mi się ta stóżka. Krystian, finał Mistrzostw Świata Juniorów to jest cały czas marzenie, które może się ziścić przynajmniej w tym roku. Jak ty do tego podchodzisz? Podchodzę do tego spokojnie, żadnych wielkich i planów tam nie mam, ale bardzo bym był szczęśliwy, gdybym się znalazł w finale, to już będzie jakieś osiągnięcie dla mnie. A to sprzęt będzie ten sam, który jedziesz na lidze, czy zupełnie inny? Sprzęt na pewno będzie ten sam, bo ciężko jest o nowy sprzęt w dzisiejszych czasach, ale na pewno go dopieścimy i zremontujemy z majstrem Andrzejem Krawczykiem. Powinno być wszystko w porządku. Wiener Neustadt to jest stół, tam się raczej jeździ dosyć na twardym torze. Czy taka nawierzchnia ci odpowiada? Wydaje mi się, że każda nawierzchnia mi odpowiada. Jeżeli motocykl mam dobrze spasowany, to jest okej. Dziękuję. Pięknie. Krystian Klecha, Polonia Budlek, Bydgoszcz. Wychowanek Polonii Biła, drugi sezon w Bydgoszczy. No, znacznie lepiej prezentuje się młody żużlowiec niż rok temu. Lubi twarde tory. Awansował do półfinału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Średnia w polskiej lidze 1,37 po 7 kolejkach. Mecze Polonii i Unii Leszno to mecze, które są czasami nierówne, bo albo są bardzo wyrównane, albo są no, na korzyść wyraźnie jednej albo drugiej drużyny. Zwłaszcza rzuca się w oczy ten ostatni wynik, 73 do 17. Łukasz, to jest taka historia. To generalnie Leszno wygrywało 13 wyścigów 5 do 1 i dwa wyścigi wygrało tylko, w cudzysłowie, 4 do 2. Tak, ale weźmy to pod uwagę, że Polonia Bydgoszcz pojechała w takim składzie, gdzie dwóch chłopaków dopiero co zdało licencję. No w sumie dobrze, że trener tak pomyślał. Przynajmniej młodzi żużlowcy nabierają objeżdżenia. Gdy jeździ się w lidze, jest to o wiele lepsze niż
dwa, nawet trzy treningi na torze. Także wydaje mi się, że to było dobre posunięcie i tak raczej nie było szans na wygranie tego meczu. W każdym bądź razie przed rokiem w meczach Polonia Bydgoszcz Unia Leszno rozgrywanych tutaj w mieście nad Brdą dwa razy wygrywali gospodarze 51-39 oraz po bardzo zaciętym meczu 47-43. Za nami trzy wyścigi musiał sędzia zaprosić na tor polewaczkę. No, to było wiadomo nie godzinę temu, nie dwie godziny temu. To już praktycznie było wiadomo wczoraj, że ta polewaczka będzie tutaj wyjeżdżać bardzo często. A tymczasem na tor wyjeżdżają już zawodnicy. Jankowski i Protasiewicz zaprezentują się po raz pierwszy. Będziemy oglądać raz jeszcze dwójkę juniorów, Norbert Kościuk i Krzysztof Buczkowski. Przypomnę, Łukasz Jankowski, Norbert Kościuk, odpowiednio żółty i biały kask, Protasiewicz na czerwono, Buczkowski na niebiesko. Podjeżdża Piotr Protasiewicz. Siódma średnia, jeśli chodzi o ligę szwedzką. 2,27, 10 punktów w pierwszym meczu w Lesznie, jechał 5 razy i za każdym razem przyjeżdżał dla drużyny Polonii na drugim miejscu. Miał taki dziwny mecz dla Ipswich, w którym rewelacyjnie pojechał Robert Miśkowiak. Zdobył Protasiewicz 9 punktów, ale punktował następująco. Zwycięstwo, wykluczenie. Zwycięstwo, zwycięstwo i wykluczenie. Natomiast tak jak wspomniałem, w Anglii w tamtym spotkaniu fantastycznie pojechał żużlowiec Atlasu Robert Miśkowiak, 15 plus bonus, ale wracamy do Bydgoszczy. Jankowski, Protasiewicz, Kasprzak i Buczkowski. Tak ustawiają się zawodnicy do wyścigu numer 4 zawodów na torze przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy. Krzysztof Buczkowski najbliżej bandy, najbliżej krawężnika. Łukasz Jankowski, to jego pierwszy występ w tym meczu. Ostro. No, zrobiła się ścieżka dla Buczkowskiego, bardzo niespodziewanie, ale jest tam gęsto. Teraz wychodzi na pierwsze miejsce Protasiewicz, Buczkowski spada na miejsce trzecie, na drugim mamy Jankowskiego, ale się no, tasują zawodnicy, walczy jeszcze o jeden punkt. Zawodnik z Leszna jest nim, jeśli dobrze widzimy, Łukasz. Krzysztof Kasprzak jedzie w tym wyścigu. Odjeżdża od rywali Piotr Protasiewicz. Na drugim miejscu Jankowski, Kasprzak na czwartym, a więc Bydgoszczanie jadą na... Nie, teraz się zrobi od 3-3. Protasiewicz deklasował rywali. Na miejscu trzecim mamy Jankowskiego. Na miejscu czwartym Kasprzaka. Nie dotarła do nas informacja o zmianie. No i mamy pierwszy w tym meczu remis 3-3. Poza zasięgiem był Protasiewicz, Jankowski 2, Kasprzak 1, Buczkowski 0. Bardzo dobra dyspozycja Piotra Protasiewicza. Podliczamy wszystko. W całym spotkaniu Leszno ma 8 i 16 punktów ma drużyna z Leszna. Protasiewicz, Jankowski, Krzysztof Kasprzak. No i na miejscu czwartym Buczkowski. W całym meczu 16-8. Tu widzimy bardzo ładny start, gdzie Piotr Protasiewicz wjechał naprawdę, można powiedzieć, że na żyletki, ale z tego w sumie słynie Piotrek i bardzo ładnie, szeroko pojechał z Krzysztofem Kasprzakiem, chociaż zostawił miejsce. No i świetnie wykorzystał to Krzysztof Buczkowski. Tutaj widzimy również bardzo wąsko Krzysztof Kasprzak w pogoni za Krzysztofem Buczkowskim. Tutaj w sumie Buczkowski został troszeczkę wypchnięty, wykorzystał to Kasprzak, choć i tak będzie bardzo ładnie gonił i nadrabiał straty. Tutaj widzimy Krzysztof Buczkowski w sumie mógł jechać troszeczkę szerzej, bo akurat zjechał z tej ścieżki odsypany i to w sumie spowodowało, że spadł na czwartą pozycję i już tego nie odrobił. Ale minąć parę leszczynian jest naprawdę bardzo ciężko, ponieważ są bardzo szybcy, wiedzą jak jechać i naprawdę jechał w bardzo silnym biegu. Mam informację o tym, iż następna zmiana będzie, ale dopiero w wyścigu
Szóstym pozostanie Buczkowski w parku maszyn. W jego miejsce zobaczymy Krystiana Klechę. Z tego, co otrzymuję informację, nie ma zmian w wyścigu piątym, a więc para leszczyńska Adams Skórnicki kontra Robacki i Savina. Pierwszy melduje się Australijczyk. No, tę postać, tę sylwetkę rozpoznać jest bardzo łatwo. Podjeżdża także Michał Robacki. Efektowny występ bydgoskiego zawodnika w pierwszym wyścigu. Za chwilę dojedzie także Robert Savina. No i na końcu czekamy na Adama Skórnickiemu, któremu nie wyszedł pierwszy wyścig. Adams w kasku żółtym, Skórnicki w kasku białym, Robacki w kasku niebieskim i Savina w kasku koloru czerwonego, a od krawężnika stoi Robacki, dalej Adams, Savina i najbliżej bandy Adam Skórnicki. Wyścig piąty, 8 punktów przewagi po tym remisie w wyścigu czwartym mają bydgoszczanie w pojedynku z Unią Leszno. Zawodnicy w pełni sezonu jeździli nie tylko w Anglii, nie tylko w Szwecji, także w Danii. Zobacz. Równo, ale leszczynianie za sprawą Adamsa szeroko jedzie Skórnicki. Jak to będzie wyglądało na prostej, na 5-1. A więc widać, że tu pracowali przy swoich motocyklach. Jeszcze próbuje Robacki, bliżej krawężnika i wychodzi przed Skórnickiego, który nie rezygnuje. Skórnicki spadł na miejsce trzecie, ale na czwartym mamy Savinę, który także próbuje włączyć się do walki o jeden punkt i przejść Skórnickiego. Pewnie prowadzi Australijczyk, wyścig więc na pół metru. Kło układa się na 4-2, ale walczy Savina. Teraz zejdzie bliżej krawężnika, zamyka mu ścieżkę Skórnicki. Wytrąciło to troszeczkę Savinę. Ale teraz poszedł pięknie, ależ piękna walka o te 3 punkty. Tną się niesamowicie Skórnicki z Saviną. To jest poezja żużla. Teraz górą jest zawodnik z Leszna. Jak tak wiadomo, jeśli tak wiadomo, nawet ten wówczas Leszno wygra 4-2. I tak też się stało. Gospodarze 2, Leszno 4, 3 punkty dla Adamsa. 1 dla Skórnickiego, Robacki 2, Savina 1. No, widać, że już pracują mechanicy w parku tak, maszyn. Tak, widzimy to, szczególnie na dystansie. Troszeczkę gorszy start, lepszy dociąg i widzieliśmy, co się działo dalej. Łukasz, ja powiem, że już dawno nie widziałem tak zaciętego boju o trzecie miejsce w wykonaniu, no w ogóle w naszej lidze, ale to, co pokazali Skórnicki i Savina, ewidentnie świadczy o tym, jak zawodnicy podchodzą do zwycięstwa w tym meczu. Tu widzimy dobry start Michała Robackiego. Odważnie wjechał po krawężniku pod Lee Adamsa. Adams z kolei zostawił miejsce dla Adama Skórnickiego, który wykorzystał to pod płotem. W ten sposób zrobiło się 5-1. Robacki przechodzi Skórnickiego. Tak, próbował i po krawężniku, i po szerokiej. Bardzo ładnie jedzie Michał. Widzimy, że się odnalazł i oby tak było dalej. To jest jeszcze ten pierwszy łuk. Czego zabrakło tutaj Adamowi, że nie utrzymał tego drugiego miejsca? Wydaje mi się, że Adam jechał odwrotnie łuki. Tam, gdzie Michał był po krawężniku, Adam był szeroko. Powinien, wjeżdżając w drugi łuk, przytrzymać krawężnik. Tym bardziej, że Adam był zaraz koło niego. I... No to, a tu to już... Tu już bardzo ostre wejście ze strony Skórnickiego, mało co skończyłoby się wypadkiem, bo przy takiej prędkości wjeżdża się naprawdę w bardzo małą lukę i to czasami tragicznie się kończy. No ale na całe szczęście nic nikomu się nie stało, bardzo ładny wyścig. Jadą ostro, ale fair play. No, koło w koło można było to widzieć. No i proszę, zmniejszyło się troszeczkę to prowadzenie. Mamy, jeśli chodzi o Polonię, w tym momencie 20 punktów i 12 Unia Leszno. Rympała, Klecha, Baliński, Protasiewicz. Zawodnicy, którzy pojadą w wyścigu szóstym.
Rępała w kasku niebieskim, Klecha w kasku koloru, Klecha w kasku niebieskim, Rępała w żółtym, Baliński w białym, Protasiewicz w kasku koloru czerwonego, Damian Baliński bliski sukcesu, bliski zwycięstwa w swoim pierwszym wyścigu, ale ostatecznie przyjechał na miejscu drugim, natomiast Protasiewicz jak na razie jechał raz i wygrał wyścig 4, wyścig numer 4. Dobry start Protasiewicza, ale został junior Polonii, chociaż teraz walczy Protasiewicz szeroko, Klecha przez moment był na miejscu drugim, ale będzie mu tą drugą pozycję bardzo trudno obronić. Ostatecznie spada na miejsce czwarte, a więc robi się 3 do 3. Prowadzi Protasiewicz, który jest już kilka metrów przed rywalami. Na drugim miejscu mamy Rępałę, na trzecim Damiana Balińskiego. Teraz Christian Klecha będzie miał bardzo trudne zadanie, chociaż nie rezygnuje junior Polonii Bydgoszcz, ale jedzie za dwójką Leszczynian. Będą próbowali bronić drugiego i trzeciego miejsca goście, ponieważ Piotr Protasiewicz i jego kosmiczne motocykle są jak na razie poza zasięgiem. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Protasiewicz jedzie po 3 punkty, po 2 zmierza Rępała. Na trzecim miejscu teraz szerzej pojechał Baliński i Klecha przyjeżdża na miejscu czwartym, a więc mamy remis 3 do 3. Protasiewicz jak na razie jest najlepszym zawodnikiem tego meczu. 2 występy i komplet 6 punktów. Protasiewicz 3, Rępała 2, Baliński 1, Klecha 0. Piotr Protasiewicz pojechał w międzyczasie także w Anglii. Tam zainkasował aż 16 punktów. Widzimy świetny start Piotrka Protasiewicza, który od razu nie zakładając zawodników wjechał w tą ścieżkę usypanego, co świetnie wykorzystał, rozpędził się i w ten sposób wyprzedził wszystkich rywali. Tu jeszcze próbuje Christian Klecha, znowu bardzo ostre wyjście z łuku, ale widać troszeczkę brakuje jednak tego dociągu na prostej. Wykorzystują to rywale. No niestety nie zawsze Christian będzie wygrywał. I tak duże brawa dla niego się należą, bo jedzie bardzo ambitnie i walczy do samego końca. Jeszcze raz widzimy start Piotrka, który wjeżdża znowu w tą ścieżkę i ucieka rywalom. A możemy żałować, że Piotra Protasiewicza nie ma w Grand Prix, bo jeździ naprawdę fantastycznie w tym sezonie. Potwierdza to także w tym meczu. Na pewno niejednemu kibicowi sprawiłby wielką niespodziankę. 21 do 15 po 6 wyścigach. Jeszcze jedna przerwa na reklamy. Na ekstremalne sytuacje ekstremalna ochrona. Rexona Formel. Dziś Polska Ekstraliga, wczoraj Grand Prix w Krsko, ścigali się najlepsi zawodnicy świata. Zanim przejdziemy do parku maszyn, informacja o zmianie w wyścigu 7. Będziemy mieli Łukasza Jankowskiego i Krzysztofa Kasprzaka, Andreas Jonsson i Jacek Krzyżaniak to zawodnicy drużyny bydgoskiej, a my przenieśmy się do Tomasza Lorka, obok niego Lee Adams. Kangur Lee Adams Mildury, Lee, tough like this because the temperature is going to be, you know, bursting all the time, and I think you're going to spend so much, you need to have lots of vitamins, especially after going back from Kurskan, Slovenia, when you had a tough time. I guess the weather's not so bad, you know, we got used to this on the weekend. You love it. It's okay, but the track is difficult, you know, it's very slick. I think they made this specially for us, and you know, it's hard for us to come here and race, but you know, we're slowly going to get set up, and I think like Gdańsk, we're going to come strong towards the end of the meeting. Powolutku się dostosowujemy. Myślę, że Bydgoszcz specjalnie zrobiła ten tor dla nas. Taka maleńka niespodzianka z ich strony. Natomiast myślę, że rozkręcamy się z meczu na mecz i już łapiemy, o co w tym chodzi na tym torze. Myślę, że tak jak w meczu z Gdańskiem będziemy coraz silniejsi, im bliżej końca tego meczu. Temperatura nie przeszkadza. Lee, I know the GP, the Carl Blomfeld and the whole your team is just praying for being in one of the resting positions at the end of the season. What do you reckon after yesterday's race? Kurska was one of the top really lovely circuits.
It was good, you know, it started good for me, but, you know, it was really tough. I really wasn't on the pace, and, you know, I was trying a lot of different stuff to try and be fast. You know, I had outside gate positions, which weren't were very difficult, but, you know, I think I needed a rostrum there, but, you know, there's still 6 Grand Prix left. Anything can happen, but, you know, Tony and Jason certainly have a good lead. Zaczęło się bardzo dobrze dla mnie. Wczoraj wygrałem pierwszy wyścig, później próbowałem różnych rzeczy. Kirschko to rzeczywiście jeden z moich ulubionych torów, natomiast jeszcze 6 rund przed nami. Rickardson i Kramp są daleko z przodu. Cały mój team modli się o to i pracuje nad tym ciężko, aby był medal na koniec, ale do tego jeszcze dosyć spora droga, tak więc myślę, że jeszcze różnie to się będzie układać. 6 rund. Thanks so much and wish you all the best. Thanks, mate. Tyle Lee Adams, a więc przypomnijmy sobie, jak wyglądała wczoraj trzecia już w tym roku odsłona walki o indywidualne mistrzostwo świata i po raz drugi ta walka wygrana przez Tony Rickardsona. Na miejscu drugim Nicky Pedersen, na trzecim Matej Żagar, na miejscu czwartym Jason Kramp, dalej Ryan Sullivan, Tomasz Golob, Lee Adams i Hans Andersen. I powiem, że postawa Rickardsona imponuje mi tym bardziej, że jeszcze kilka dni temu w Częstochowie, w czwartek, nie ten, tylko poprzedni, no miał makabrycznie wyglądający upadek. Na miejscu ostatnim niestety Tomasz Chrzanowski. Spójrzmy więc, jak to wszystko wygląda w klasyfikacji generalnej. Tomasz Golob jest już 9, a prowadzi Tony Rickardson z ogromną już przewagą, bo to są tylko 3 turnieje. Może to jeszcze nie jest tak imponujące, jeśli chodzi o punkty, natomiast podpowiadam, że to jest po 3 turniejach. Na miejscu drugim Jason Kramp, dalej Nicky Pedersen, Lee Adams, bohater Unii Leszno, Lindbeck, troszeczkę wczoraj słabszy występ i widzą Państwo Jarosław Hampel, 16, Tomasz Chrzanowski, 17, ale Tomek... Hampel no, wyraźnie nie może się spasować z tymi rozgrywkami, natomiast Jarek Hampel no, ma problemy z zerwanymi ścięgnami, no i po prostu w 2 turniejach nie jeździł. Teraz widzimy w użyciu dmuchawy, aby to wszystko tak, ochłodzić. Krysen wchodzi z sprzęgło, jest taka temperatura, że to wszystko aż się pali w środku i pierwsze co się robi, jak się zjeżdża do parkingu, to zalewa się metanol i od razu wchodzi się sprzęgło. Sprzęgło musi być zawsze dobrze schłodzone do startu. Tu widzimy Łukasz Pawlikowski, były zawodnik wymienia dysze, Robercie Sabinie. Ja myślę, że czasami mają tyle czasu, co zawodnicy, co mechanicy w pitach w Formule 1, że to naprawdę, zwłaszcza jeśli zawodnik jedzie wyścig po wyścigu. Trzeba to robić bardzo szybko i bardzo dokładnie. 21 do 15, a więc 6 punktów różnicy to jeszcze za mało, żeby Polonia Bydgoszcz wywalczyła punkt bonusowy. Jak na razie bliżej sukcesu są leszczynianie. Przypomnę, zmiana: Norbert Kościuk pozostaje w parku maszyn, w jego miejsce Krzysztof Kasprzak i będzie to już 3 występ Krzysztofa Kasprzaka na bydgoskim torze, ale jak na razie w 2 pierwszych ledwie 3 punkty, mówię ledwie 3 punkty, co jak generalnie na juniora to nie jest źle, ale no, Krzysztof Kasprzak, to już wszyscy wiemy, to już jest coś więcej niż junior, to już jest lider Krzysztof, pełną gębą. Krzysztof nauczył kibiców do wygrywania wyścigów i teraz każdy od niego tego wymaga, także ma naprawdę bardzo trudne zadanie. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wywiezienie się punktu bonusowego, jeżeli leszczynianie chcieliby to zrobić, to ma straszne obciążenie od strony trenera, tak jak wcześniej już powiedział. Ale i tak jest moim faworytem, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa świata juniorów. To przed nami, a my wracamy do meczu. Widzieli Państwo, jak są ustawieni zawodnicy. Johnson najbliżej krawężnika, Jankowski obok niego, później Krzyżaniak i najbliżej bandy motocykl Krzysztofa Kasprzaka. Po tym wyścigu będziemy już na półmetku zawodów w Bydgoszczy. Kasprzak, Krzyżaniak, Jankowski i Johnson najbliżej krawężnika. Został Jankowski, ale będzie walczył Kasprzak szeroko. Zrobiła się luka, może tam się strzelić. Na prowadzeniu mamy Jacka Krzyżaniaka, ale niezwykle zacięta walka o pierwsze miejsce w wykonaniu Kasprzaka i Johnsona. Jakżeż to się w tej chwili przetasowało. Wraca na pierwsze miejsce Krzyżaniak, ale na krótko. Czy zdoła go wyprzedzić Krzysztof Kasprzak? Niesamowita rzecz, jeśli chodzi o rywalizację w wyścigu 7 na prowadzeniu teraz.
Krzysztof Kawczak, tak jakby nas słyszał. Sytuacja na moment się stabilizuje. Johnson za plecami Kawczaka. Jest jeszcze Krzyżaniak. Cała trójka blisko siebie. Został z tyłu wyraźnie Jankowski. On się nie liczy, ale walka o zwycięstwo w wyścigu siódmym cały czas nierozstrzygnięta. Defekt Jankowskiego, a prowadzi Kawczak, którego teraz szerzej próbuje zaatakować Johnson. Wchodzi na odsypaną, ale ta różnica, ten odstęp spory. Teraz jakby troszeczkę słabiej Kawczak. Jak to się wszystko skończy na kresce? Kawczak czy Johnson? Kawczak czy Johnson? Moim zdaniem Krzysztof Kawczak. Moim zdaniem Andreas Johnson. Niesamowita rzecz. Będziemy czekać teraz równiuteńko na to, aby... No wiemy tylko jedno. Defekt Łukasza Jankowskiego, jeśli możemy prosić kolegów z wozu, abyśmy wspólnie rozstrzygnęli sytuację, który z zawodników był pierwszy na kresce. Krzysztof Kawczak. I jeszcze jakby można, o. Krzysztof Kawczak, jest to taka, jest oficjalna informacja. Krzysztof Kawczak zwycięzcą siódmego wyścigu, a więc 3-3 i 18-24. 3 punkty dla Kawczaka, Jankowski defekt, 2 punkty Johnson, 1 punkt Jacek Krzyżaniak. Piękna walka, no. Spokojnie możemy powiedzieć, że Krzysztof pojechał jak prawdziwy profesor. Czekamy na powtórkę, bo to, co zaserwował nam dzisiaj syn Zenona Kawczaka, naprawdę ręce same składają Widzimy się do klasków. Świetny start Krzysztofa, który wystrzelił jak z prosy, z pod samej taśmy. Już ładnie zakłada tutaj. Andreas troszeczkę wywozi, Krzysztof przycina. Próbuje zmieścić się tam Jacek Krzyżaniak. Już widzimy Andreasa w pogoni. Znowu Krzysztof w akcji, wyprzedza Jacka Krzyżaniaka. Andreas pięknie podjeżdża pod Krzysztofa. Jacek Krzyżaniak próbuje po krawężniku i wszyscy zawodnicy raz tej. Naprawdę świetny bieg. Andreas niemalże po samej bandzie jedzie tutaj. Napędza się pod samym płotem, tak samo jak Krzysztof. Pięknie założył się ciałem. No i wynik mamy taki, a nie inny, 3-3. Ale walka świetna. Do ostatniego metra. Tu nie, moim zdaniem nawet trudno powiedzieć o tym błysku szprychy. Tu ogumienie wchodziło w grę, naprawdę. To jeszcze nie jest ten moment wjazdu na metę. Do końca trudno było powiedzieć, kto zwycięży w wyścigu siódmym. Moim zdaniem najpiękniejszym wyścigu tego spotkania póki co. Świetnie przygotowany. Mówiliśmy, ósma średnia w lidze angielskiej, 2,19, jeździ w drużynie Pool, która jest liderem rozgrywek, no i wjazd na linię mety. Nieznacznie, dosłownie, no nie wiem, 2, może 3 centymetry. To wszystko załatwiło sprawę w wyścigu siódmym. Ale to już historia. Skórnicki i Adams kontra Klecha i Protasiewicz, wyścig numer 8. Protasiewicz w kasku koloru czerwonego, Skórnicki w białym kasku, Klecha w niebieskim. Lee Adams tym razem pojedzie z tego pola najbliżej bandy. Widać, nie miał dobrze ustawionego motocykla na Wędzor Bydgoszczy w swoim pierwszym wyścigu. Po drugim pojechał już bardzo dobrze. Jak na razie wygrywa wszystko, co można wygrać Protasiewicz. Ciekawy pojedynek. Adams kontra Protasiewicz. Protasiewicz. Klecha zostaje na czwartym miejscu, a więc wyścig układa się na remis. Na drugim miejscu mamy Adamsa, który próbuje przejść Protasiewicza bardziej po szerokim torze. Teraz napędza swój motocykl. Australijczyk jest bliski wyjścia przed lidera Polonii Bydgoszcz. Uda mu się ta sztuka w tej chwili, ale walczy dzielnie Protasiewicz. Kolejny wyborny wyścig. Klecha jedzie na czwartym miejscu. Adams tym razem przed szanką. Szerzej wyniosło Piotra Protasiewicza. Minimalnie, ależ walka. Łokieć w łokieć. Cóż za zawody dzisiaj na tenie Polsatu Sport. Doprawdy wyborne. Teraz Protasiewicz przed Adamsem. Pną się w kolejnym wyścigu zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Skórnicki jedzie na miejscu trzecim, ale Klecha jest troszeczkę blisko. Trudno będzie juniorowi
przejść z Kurnickiego, a tymczasem walka o pierwsze miejsce jest trzemie rozstrzygnięta. Kto będzie pierwszy? Bliżej trzech punktów Protasiewicz. Protasiewicz, dla niego trzy punkty. Krecha! Ale szarża na koniec. I Unia Leszno 2, Polonia Bydgoszcz 4. Wybornie. I Adams 2, Protasiewicz 3, Krystian Klecha 1, Adam Skórnicki bez punktu. No wszystko rozstrzygnęło się dosłownie w ostatnich sekundach. Fantastyczne zawody. Myślę, że nikt się dzisiaj nie spodziewał takiego przebiegu meczu. Naprawdę świetne widowisko. I jeszcze lepsze to, że Polonia prowadzi. Oczywiście dla gospodarzy. Lee Adams i Piotr Protasiewicz. No. Tu już zaczyna brakować przymiotników do określania rywalizacji w tym meczu. Piotr Protasiewicz po prostu deklasuje rywali na samym starcie. On przy wejściu w łuk jest trzy motory z przodu. To jest naprawdę świetne w jego wykonaniu. Widać, że ma dobry sprzęt, wie skąd wystartować. No i tam rozpoczęły się te tasy, jeśli chodzi o Protasiewicza i Adamsa. Niemal przez dwa okrążenia to się zmieniało. Raz jeden, tak. Raz drugi. Oboje widzimy na łokcie, świetnie go założył. O, widzę, pojawiają się małe dziurki na torze, ale nie sprawia to większego problemu zawodnikom, ani z Leszna, ani z Bydgoszczy. I jeszcze raz Piotr Protasiewicz. Po raz kolejny, bardzo odważnie założył Lee Adamsa, co dało mu prowadzenie. Muszę przyznać, że takich biegów czasami nie oglądamy nawet w Grand Prix. Tak, ja powiem z ręką na sercu, że ten mecz... Tu widzimy Krystiana, to co zrobił na ostatnich metrach jest godne podziwu. Adam Skórnicki jakby został troszeczkę uśpiony, jechał przez te 3,5 okrążenia, tak. Aż nagle ruszył do przodu Krystian Klecha. Krystiana Klechę porównał trochę do Wiesia Agusia. Raz, że z walki, dwa to wzrostem. Też walczy do samego końca, nigdy nie odpuszcza. 28 do 20 to... aktualny wynik po 8 wyścigach, a więc minęliśmy półmetek zawodów i czekamy na zawodników, którzy walczyć o punkty będą w wyścigu numer 9, a parę leszczyńską. Tworzyć będą Damian Baliński i Jacek Rępała, który w tej chwili przesiada się na inny motocykl. Para gospodarzy Andreas Jonsson i Jacek Krzyżaniak. Bardzo dobry duet w tym meczu, jeśli chodzi o Polonię Bydgoszcz. Już jest wszystko w porządku, wyjeżdża Jacek Rępała na tor. Także i Jacek Rępała jeździł w Szwecji w drugiej lidze. 9 punktów, średnia w Polsce 1,76. W tym pierwszym meczu zdobył w Lesznie dla Unii 10 punktów. I jak na razie na jego koncie w dwóch wyścigach 2 oczka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Wyścig 9, Baliński, Krzyżania, Krępała. Andreas Jonsson, odpowiednio Baliński w białym, Krzyżaniak w niebieskim, Rępała w żółtym. Andreas Jonsson ustawił się najbliżej bandy, pojedzie w kasku koloru żółtego. Jacek Rępała w tej chwili razem z Lee Adamsem, najstarszy zawodnik drużyny z Leszna. Ale serca do walki mu nie brakuje. Teraz został jednak troszeczkę. A Baliński na prowadzeniu. Chociaż wychodzi w tej chwili Krzyżaniak. Baliński go minął. Wyścig układa się na remis. Baliński cały czas wydaje się, iż jest pierwszy, chociaż minął go w tej chwili Andreas Jonsson. A więc z remisu zrobiło się 4-2 dla drużyny bydgoskiej Polonii. Jonsson, Baliński, Krzyżaniak i Rępała. Taka jest kolejność w wyścigu 9. Półmetek rywalizacji. Jonsson obejrzał się. Baliński jest blisko. No chyba nawet sam Szwed był zaskoczony tym, że zawodnik z Leszna jest blisko niego. Próbuje Baliński z lewej, próbuje z prawej, teraz szerzej. Ale Jonsson odbiera te ataki. Jeśli tak wiadomo na metę, wygra Polonia 4-2, ale widzą Państwo szarże Balińskiego. Podjeżdża coraz bliżej, ale nie daje rady. Polonia 4,
Unia Leszno 2 i w całym meczu 22-32. Baliński 2 punkty, Rempała 0, Krzyżaniak 1, Jonsson 3. Taka jest punktacja za wyścig numer 9. Jonsson, Baliński, Krzyżaniak i Rempała i Olice, o ile Jacek Rempała jechał niemal od początku na czwartej pozycji, to Damian Baliński mógł zaimponować, natomiast następuje ewidentnie jakaś metamorfoza w Andreasie Jonssonie, który na początek sezonu miał słaby, zakupił u tej Tuma naprawdę sporą ilość sprzętu, który okazał się nie do końca sprawny. Teraz wydaje się, że sytuacja wraca do normy. Znowu widzimy bardzo dobry start Balińskiego. Widzimy ogólnie, że pierwsze pole dzisiaj niesie każdego zawodnika. Andreas Jonsson doskonale wie, że pod płotem jest dużo, dużo nawierzchni i można się tam rozpędzić. Zaraz praktycznie z pierwszej na pierwszą pozycję wskoczy. Tu próbował jeszcze Jacek Krzyżaniak, został troszeczkę wypchnięty. Świetny start, koło uniesione w górze, zakłada swoich rywali. Dojeżdża Damian Baliński i Andreas po szerokiej. Tu widzimy, ładnie napędza się na prostej, przechodzi Rempałę. I znowu następny łuk po usypanym. Jedno okrążenie ładnie przejedzie po płocie, później już będzie jechał środeczkiem toru. Pilnował swojej pozycji. Bardzo ładna akcja. Tutaj bardzo odważne przejście przez Jacka Krzyżaniaka. Widzimy, nawet troszeczkę go pociągnęło. Świetna akcja. Próbował jeszcze Jacek Krzyżaniak. To jest troszeczkę zabrakło. Wyraźnie, wyraźnie nabrali wiatru w plecy zawodnicy Polonii Bydgoszcz. Jakie nastroje panują w drużynie leszczyńskiej Unii? Posłuchajmy w rozmowie Tomasza Lorka z Adamem Skórnickim. No, Skóra dzisiaj walczył, nawet w jednym biegu pięknie nad krawężnika atakował na las, co chciał nadzieć i złapać rywala, ale nie udało się. No, jest dzisiaj bardzo ciężko. Moje konie coś nie mają powera. No, niemniej staram się walczyć, jednak przeciwnicy są troszkę szybsi ode mnie, ale próbujemy tutaj z moim teamem zrobić wszystko, żeby wygrać jakiś bieg i skończyć te zawody z jakimś dorobkiem punktowym. Mówiąc językiem dzikiego zachodu, dzisiaj habety masz, a nie konie winę tu. No znaczy, te konie chyba trochę dzisiaj przemęczone tą pogodą i coś nie mogą się rozpędzić. Powiedz Adam, ten tor zawsze był taki dziwaczny tutaj, ciężko było się z Pomprzu. Częstochowa tu przegrała, prowadząc 10-10 przegrała na końcu meczu. Taki mocny team. Myślisz, że Liadams mówił, że Leszno się będzie rozkręcało im bliżej końca meczu. Tak, no na tym torze trzeba pojeździć, trzeba ten tor czuć. Jest tu wiele linii, którymi można wyprzedzać. Tak, w jednym biegu wyprzedzaliśmy się przez krawężnik, zaraz na ostatnim łuku zostałem wyprzedzony po zewnętrznej. Także trzeba bardzo uważać i naprawdę wykorzystywać prędkość swojego motocykla. Adam, to kiedy do Nevady się wybierasz z Andrea Agassi na polowanie? Mam zamiar odwiedzić Stany za jakieś 3 lata. Czy to się uda, zobaczymy. Na motocyklu? Wrócić motocyklem. Dziękuję pięknie. Adam Skóra, Skórnicki. Adam Skórnicki, jak na razie 3 występy, 1 punkt. My czekamy na zawodników, którzy pojadą w wyścigu 10. I widzą Państwo już na swoich monitorach. To bardzo ważna informacja, podwójna zmiana, jeśli chodzi o drużynę leszczyńską, Norbert Kościuch i Łukasz Jankowski. Oni zostaną tym razem w parku maszyn. Jest różnica wynosząca 10 punktów, a więc można skorzystać z rezerwy i czyni to zespół gości Krzysztof Kasprzak i Lee Adams. I nie ukrywam, i zapewne to nasz ekspert potwierdzi, że to jest bardzo mocna para drużyny leszczyńskiej i tutaj Leszno może zniwelować troszeczkę tę różnicę 10-punktową w tym meczu. Może, aczkolwiek nie musi, ponieważ Robert Sawina będzie jechał z pola drugiego. To jest bardzo dobre pole. Wydaje mi się, że troszeczkę namiesza w tym pierwszym łuku i może wypchnie swojego rywala, wciśnie się tam Robacki. Zobaczymy, na pewno będzie dobry wyścig. Robacki także bardzo dobrze dzisiaj się spisuje. 5 punktów w 2 wyścigach. Opowiadaliśmy na początku tej transmisji o zawodach, które rozegrano kilka dni temu w Gorzowie. Zobaczmy więc teraz dokładnie, jak wyglądała punktacja. Jacek Krzyżaniak i wszyscy inni zawodnicy i chłodzą, i poprawiają swoje ustawienia. Krzysztof Kasprzak, najlepszym zawodnikiem, o czym mówiliśmy w finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych,
rozegrane te zawody na torze Stali Gorzów. Leszno wygrało 24 punkty, zbierając przez całe zawody. Na miejscu drugim Unia Tarnów 23, Janusz Kołodziej 14, nieco w cieniu Krzysztofa Kasprzaka. Stal Gorzów na miejscu trzecim, sukces drużyny, młodej drużyny z Gorzowa, 22 punkty. No ale zaskoczeniem na pewno jest dopiero czwarte miejsce Apatora Adriany Toruń. Drużyna ta jeździła w najmocniejszym juniorskim zestawieniu, na miejscu piątym Lotos Gdańsk. No, szóste miejsce Polonii Bydgoszcz, przedostatnie na siódmym GKM Grudziądz. Zapewne dużo więcej spodziewali się kibice po Apatorze, no i także kibice w Bydgoszczy liczyli chyba na lepszy występ juniorów Polonii Bydgoszcz. Chyba tak, niestety moim zdaniem troszeczkę nie dopasowali się tam bydgoscy zawodnicy, ponieważ w Gorzowie jest bardzo przyczepny tor, są ostre łuki, jest dużo dziur. Chłopacy widać mają dopasowane silniki na twardy tor tutaj w Bydgoszczy. Wydaje mi się, że przede wszystkim stawiają tutaj wszystko na ligę i chyba o to chodziło. Wiadomo, no przykro jest patrzeć, że jak bydgoska Polonia przegrywa, ale taki jest sport, jeden wygrywa, drugi przegrywa. Niestety tym razem się nie udało, może zobaczymy medale w Bydgoszczy Młodzieżowych Mistrzostw Polski Park Klubowych w przyszłym roku. Ale zwyciężyła drużyna leszczyńska, naprawdę bardzo dobra postawa Krzysztofa Kasprzaka, który na początek ewidentnie nie był spasowany z tym torem, podobnie jak pozostali zawodnicy leszczyńscy. Teraz w miarę upływu czasu, w miarę kiedy ten mecz zbliża się zbliża ku końcowi, widać, że punktują też inaczej, no i przynajmniej inaczej zachowują się na torze poszczególni zawodnicy. Może nawet czasami nie wygrywają, ale te pojedynki toczone, nawet czasami o to trzecie miejsce, naprawdę, tak jak chociażby w wykonaniu Krystiana Klechy, naprawdę mogą się tym kibicom, którzy tutaj przyszli, bardzo podobać. Zgadza się. Wyścig żużlowy ma 4 okrążenia i według mnie prawdziwy żużlowiec jedzie do końca, walczy do ostatnich metrów. To, co pokazali dzisiejsi zawodnicy, w zupełności się z tym zgadza i oby było tak dalej. Przypomnę, we wyścigu 10 mamy 2 zmiany, a zawodnicy mają w tej chwili dokładnie minutę i 41 sekund na to, aby zameldować się pod taśmą maszyny startowej. Jest już na torze Robert Sawina. Chyba mała korekta ze sprzęgłem. Teraz widzimy to. Drugi motor dla Krzysztofa Kasprzaka. Tak, zmienia motocykl. Wsiada na ten poprzedni, bo widzimy, przednie koło jest troszeczkę brudne i to świadczy o tym, że poprzedni bieg na nim jechał. Jest Sawina, ale pierwszy pod taśmą maszyny startowej melduje się w kasku niebieskim Michał Robacki. Dojeżdża do niego Lee Adams. Partnerem Adamsa, przypomnę, będzie Krzysztof Kasprzak. No i jako ostatni dojedzie pod taśmę ten, który pierwszy był na torze, wychowanek Apatora, który ostatnio jeździł w Grudziądzu. Teraz wraca do Ekstraligi Robert Sawina. Są już wszyscy czterej przy taśmie maszyny startowej, a więc Kasprzak, Sawina, Adams i Robacki. Tak stoją od krawężnika do bandy, odpowiednio biały, czerwony, żółty i niebieski to kolory kasków poszczególnych zawodników. Gdyby spojrzeć na średnie biegowe poszczególnych zawodników, to Leszno musi ten wyścig wygrać, ale... Powinni, według średnich powinni. Ale tutaj wszystko może się zdarzyć. Taśma w górze. Robacki. Ach, mamy upadek! Ojej. Ucierpiał Robert Sawina. Pory zorientował się Lee Adams i szybko położył motocykl. Całe szczęście, że skończyło się tak, a nie inaczej. Jakaż będzie decyzja sędziego, na to w tej chwili czekamy. Ucierpiał Adams, ale tak jak powiedziałeś, zachował się Australijczyk bardzo dobrze. Jeśli możemy prosić o powtórkę, to będziemy wdzięczni. To jest ten moment. Tu widzimy. Oj, on został podcięty, ale szybko położył motocykl. Jeśli jeszcze raz moglibyśmy zobaczyć to z tej kamery, która doprowadza zawodników do wejścia w łuk. Najważniejsze jest to, że ani Sawinie, ani Adamsowi nic się nie stało. Zdzisław Rutecki obok swojego zawodnika. Widzimy, Krzysztof wystrzelił jak z procy. Troszeczkę popchnął Roberta Sawinę, nawet go podciął.
I mamy informację, jako pierwsi sędzia nam przekazuje, Krzysztof Kasprzak jest wykluczony, a więc bez Kasprzaka pojedzie Australijczyk Lee Adams. No ale naprawdę, ja powiem, że mimo tego upadku zaimponował mi Australijczyk tym, tak, jak zachował się na torze, bo przecież gdyby wjechał w Roberta, mogło być dramatycznie. No, szczęście jednych jest nieszczęściem drugim. Krzysztof Kasprzak, no, powtórka obnażyła to zdarzenie przy wejściu w pierwszy łuk. No i były korekty od trenera Zdzisława Rutyckiego. Adams może w tym wyścigu uratować jedynie remis, a więc Leszczynianie, to możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, nie wykorzystają tego manewru na to, aby odrobić straty. Osamotniony Lee Adams kontra Savina i Robacki. A Robacki też nieźle wyszedł tutaj. Skupiliśmy się oczywiście na powtórce tej spornej sytuacji. Ciekawe, jak ją ocenia sam Krzysztof Kasprzak. W tej chwili podąża w kierunku... Na pewno nie jest zadowolony. Nie wiem, czy uda się Tomkowi Lorkowi go namówić na rozmowę. Krzysztof, o to chodzi? Z tego wyścigu stałeś? Nie wiem, no jechałem z przodu o motor i sędzia mi wykluczył, że za to, że jechałem pierwszy chyba. Tyle, Krzysztof Kasprzak wykluczony z tego wyścigu. Tomasz Proszowski prowadzi dzisiejsze spotkanie z Tarnowa. I za chwilę interwencja Leszczynianina poprzez łącze telefoniczne z sędzią. A więc teraz konsultacja i próba odkręcenia tego werdyktu. Jeszcze raz na naszych ekranach sytuacja sprzed kilku minut. No, wydaje mi się, że Krzysztof chyba troszkę źle mówi, jednak podciął Roberta tylnym kołem. Wyjechał dość widocznie na drugie pole startowe. No fakt, że był z przodu, ale jednak go podciął. Chociaż to jest pierwszy łuk, można by było powtórzyć ten wyścig w czteroosobowym składzie, ale to już jest decyzja sędziego i my nie możemy jej podważać. No, zwłaszcza te decyzje podejmowane na pierwszym wirażu. Czy to jest wykluczenie Lindbecka, czy to jest dopuszczenie Ryana Sullivana. To są zawsze decyzje, które są, były i będą komentowane. Tak i jest. To są decyzje, z którymi zawodnik poszkodowany nigdy zawsze będzie się, tak, nie zgadzał. No, dlatego między innymi stąd twoja obecność tutaj jako tego, który jeździł, który czuje to najlepiej. Czasami na pewno byłeś też w takiej sytuacji, że czekałeś na werdykt, jak zachowa się sędzia, jak zinterpretuje sytuację w pierwszym torze. Upominałeś się o swoje? Byłem nieraz w takiej sytuacji. Jeżeli dzwoni się do sędziego z budki, to można sobie naprawdę tylko pogorszyć. I jeżeli sędzia podejmie już taką, nie inną decyzję, to już nie ma potrzeby się odwoływać ani tam podważać tego, chociaż to są nerwy. Zawodnik chce jak najwięcej razy wjechać, pokazać się z jak najlepszej strony i próbuje wtedy wszystkiego. Nie zawsze wychodzi to na dobre. Tym bardziej, że jest to szansa na to, aby zdobyć ten historyczny pierwszy punkt bonusowy w naszej Ekstralidze. Tak więc w trójkę jedziemy, wyścig numer 10 bez Krzysztofa Kasprzaka, który wyraźnie nie zgadzał się z orzeczeniem sędziego. Jeszcze poprawia coś w swoim motocyklu także Michał Robacki. Robacki został uprzedzony od kolegi, chyba że ma zamknięte kraniki. No, szybko sprawdził. To jest też taka czasami głupia troszeczkę sytuacja, kiedy po prostu no, może rozlecieć się głowica, może spaść łańcuch, może się urwać ale łańcuch. Kraniki to już jest w roli zawodnika. Ma czas, żeby dojechać do taśmy, powinien samemu sprawdzić. Wiadomo, to jest stres, każdy może pomyśleć o czymś innym, akurat nie o tym. Nikt nie robi tego specjalnie, także każdemu może zdarzyć się wpadka. Robacki i Savina kontra ten, który w tej chwili dojeżdża do taśmy maszyny startowej. Jest nim wielce doświadczony Lee Adams, czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej, siódmy w Grand Prix Słowenii. Robacki, Adams, Savina i Kasprzak. Kasprzak wykluczony, stąd ta czarna chorągiewka przy jego nazwisku. No i zobaczmy, czy da radę Lee Adams uratować remis. Adams podniosło motocykl Robackiemu, ale Australijczyk jest na pierwszym miejscu. Jeszcze próbuje walczyć Savina, musi uważać. Robacki jest na trzecim miejscu, ale jadą blisko siebie. Wyścig więc układa się na remis, na 3-3. Rozpoczyna się drugie okrążenie.
Adam walczy za jego plecami bezpośrednio Savina. Teraz szerzej próbuje zaatakować Rowacki. Przechodzi przed Savinę. Jak to wszystko będzie wyglądało na łuku? Strasznie rozpędza się po szerokiej. Rowacki jakby strasznie zależało mu na pokazaniu się w tym meczu. Wspominałem, iż był krytykowany wiele razy w tym sezonie. No i w tej chwili wprawia w euforię bydgoskich kibiców. Jedzie bardzo szeroko. Ta ścieżka go niesie niesamowicie, jest szybki w tym wyścigu. Adams spadł na miejsce drugie i będzie miał wielkie kłopoty, aby wywalczyć 3 punkty, bo już Rowacki ma jakieś 10 metrów przewagi nad Australijczykiem. Ostatni miraż, a jeszcze Savina próbuje przejść Adamsa, ale mu się to nie udaje. 4-2 to kolejny wyścig wygrany w tym stosunku przez drużynę Polonii Bydgoszcz. Unia Leszno 24, Polonia Bydgoszcz 36. Adam, muszę przyznać, że jestem zdziwiony, że Adams, wiedząc, że pod płotem jest taka ścieżka, która tak niesie, jechał kurczowo przy krawężniku i przez to został wyprzedzony, co wykorzystał naprawdę znakomicie Michał Robacki. No Michał Robacki zadziwia swoją postawą. Nie czarujmy się, wyrasta na bohatera tego spotkania. Jedzie, z tego co widzę, nawet lepiej niż Andreas Jonsson, bo Jonsson 2 razy był drugi, raz trzeci. Oczywiście tam są punkty bonusowe. Natomiast Robacki wygrał 2 wyścigi, raz był trzeci. Teraz Robacki wygrał, za jego plecami Adams i Savina. I widzimy, że był trzeci, naprawdę miał dużą stratę do takich zawodników jak oni. Naprawdę duże brawa, że odrobił. Adams, bardzo doświadczony zawodnik. Widzimy, ładnie wypchnął Michała, zamknął Roberta Savinę z wyjścia. A Michał mądrze rozpędzał się przez 4 kółka pod płotem, co przyniosło efekt. Tu widzimy Michała rozpędzającego się na drugim łuku. Adams chyba sam nie wierzy do tego momentu, że został wyprzedzony przez Robackiego pod płotem. Tu widzimy świetnie. Naprawdę świetna akcja. Zna ten tor bardzo dobrze. Wie, którędy jechać. Ładnie jedzie ścieżką usypanego, płynnie, nie rzuca nim. Bardzo ładny wyścig. No i obok Protasiewicza jest w tej chwili Michał Robacki, najlepszym zawodnikiem w drużynie bydgoskiej. Jego średnia do tej pory w naszej Ekstralidze 1,40. No, po tym meczu ma szansę wyraźnie pójść w górę. 36-24, a więc gdyby teraz zakończyło się to spotkanie, Polonia odrobiłaby tę stratę z pierwszego meczu przegranego w Lesznie i to Polonia byłaby drużyną, która tak wywalczyłaby bonus. Za Buczkowskiego pojedzie w kasku niebieskim Krystian Klecha, który już w tej chwili szuka najlepszego miejsca pod taśmą maszyny startowej. Jeszcze gdzieś tam ta taśma mu się skręciła, błotnik a oponę. A więc para leszczyńska. Damian Baliński w białym, Jacek Rępała w żółtym, w niebieskim Klecha i w kasku koloru czerwonego Andreas Jonsson. Wszyscy już są w taśmie maszyny startowej. I jeszcze Jacek Rępała jako ostatni stawia się pod taśmą. Baliński, ach, leży na torze Jacek Rępała. Ostro pojechali zawodnicy w pierwszym roku. No, jaka teraz będzie decyzja sędziego? Zapewne raz jeszcze przyjdzie do naszego stanowiska, aby zobaczyć, jak doszło do upadku Jacka Rępały. Już zmierza w naszym kierunku sędzia. Wyścig oczywiście zostaje przerwany. Czekamy na to, aby wstał Jacek Rępała o własnych siłach. To jest ten najważniejszy obrazek, na który czekaliśmy. A teraz, jeśli możemy prosić, to oczywiście powtórzenie sytuacji, kiedy to Jacek Rępała upadł na tor. Dobry start Balińskiego, ale tak, też tak. Jonsson pojechał dobrze. Troszeczkę szeroko pojechał, ale Jacek sam położył motocykl. Jeśli dobrze usłyszałem, wyścig będzie... Nie ma zawodników wykluczonych, jeśli słyszałem. Tak, Jacek Rępała sam położył motocykl, trzeba przyznać. Andreas pojechał szeroko, ale zostawił miejsce. Właśnie tak jeżdżą
obcokrajowcy, może poza Nicky Pedersenem, który jeździ bardzo nerwowo, ale zawodnicy z zagranicy naprawdę szanują siebie i przeciwnika na torze, bo wiedzą, czym to może się skończyć. No, ja jestem ciekawy, tylko to teraz... widzimy na powtórce, nawet go Andreas nie dotknął, sam położył motocykl. To jest cały czas akcja w pierwszym uku. No, chciałbym, żeby Tomasz Lorek w tej chwili, może coś się uda. Wykluczenie, co ty sądzisz w tym? No, jest to troszeczkę nieporozumienie, naprawdę. Naprawdę nie rozumiem Tomka, bo jest to wejście w łuk. Zostałem podcięty przez Andreasa Jonssona. No, niepoważna decyzja. Nie wiem, jest to dla mnie niezrozumiałe. Dziękuję, Sulek. Może dlatego, że jestem też z Tarnowa. Tyle, Jacek Rępała. Wychowanek w końcu rodak i ziomek Tomasza Prostowskiego, no ale sentymentów nie ma, jeżeli są obaj panowie po obu stronach barykady, bez względu na to, że ta sama krew ich łączy. Może jeżeli Jacek obejrzy ten mecz dziś wieczorem, jeżeli zdąży, to zmieni wtedy decyzję. Jeździ się ostro, tak jest już, ale widzimy dokładnie, że Andreas go nie podciął. Troszeczkę się wystraszył, położył, może i dobrze, bo jakby jechał szeroko, Andreas też by poszerzał, mogłoby to się skończyć o wiele gorzej. Wyścig, wyścig, sędzia wyklucza zawodników Unii Leszno. No, są to decyzje sędziego. Zawodnicy, tak jak mówiliśmy przed chwilą, w wypadku Krzysztofa Kasprzaka mają prawo się z takim orzeczeniem nie zgadzać, nie nam komentować do końca, nie mi komentować. Jak najbardziej ekspert jest od tego, aby stąd właśnie... Zawsze zależy nam na tym, żeby to zawodnik komentował. Ten, który bezpośrednio wie, jak twardy potrafi być tor żużlowy, wie, jak twarda potrafi być banda. Czym grozi upadek niekoniecznie w pierwszym uku? O, jeżeli chodzi o kontuzję, to ja byłem bardzo młodym zawodnikiem, jak przestałem jeździć, bo praktycznie miałem jeszcze rok do końca juniora, kończyłem, a przez 3 lata przeszedłem 14 ciężkich operacji. Także jeżeli chodzi o wypadki na torze, to bardzo dużo doświadczyłem. Z tego, co mi przypominałeś, to troszeczkę tam metalu miałeś tak, w swoim tak. ciele. Miałem i w obójczyku, i w łudzie. Zresztą bardzo dużo żużlowców spotyka się z takim czymś, bo to jest... W Bydgoszczy na przykład było tak, że składało się zawodnika szybko na czas, bo nie było składu i wtedy musiał jechać poobijany, czego później się nie doceniało. I... Ale to już jest historia. Tak, to już jest historia. Było dobrze, ja te 5 lat wspominam bardzo miło. I... Dobrze, wracamy do teraźniejszości. Wyścig numer 11, powtórzony, gdyż wykluczony z tego wyścigu został Jacek Rępała. A więc przy nazwisku Jacka Rępały mamy czarną chorągiewkę. Jonsson, Klecha kontra Damian Baliński. Damian Baliński, który no, dzisiaj błyszczy, jeśli chodzi o szybkość, ale też i potrafi stracić na dystansie. Daje się momentami objechać. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądał ten start. Leszczynianie w środku. Jonsson i Baliński. Baliński będzie pierwszy, ale jeszcze pilnuje krawężnika Klecha. I proszę, Baliński. Za jego plecami mamy Andreasa Jonssona. Jonsson teraz bardzo szeroko. Klecha jedzie trzeci. Jonsson poczuł ścieżkę Michała Robackiego, który wcześniej objechał. Tak, zajechał drogę Damian Baliński. Szwedowi było przez moment groźnie, widzą Państwo, Szwedu patrzył sobie tamtą ścieżkę, poczuł to w tej chwili Baliński, ale Jonsson przechodzi przed zawodnika z Leszna, który teraz chodził będzie do krawężnika. Kolejna bardzo ładna walka o zwycięstwo w wyścigu w tym meczu, ale to na razie gospodarze są górą, chociaż teraz Baliński nie dał rady. Jonsson pierwszy, Baliński drugi. Klecha jest na miejscu trzecim. Gospodarze jadą po zwycięstwo w stosunku 4-2. Za moment ostatni wiraż, prosta i chyba nic nie odbierze punktów gospodarzy. 3 dla Andreasa Jonssona, 2 dla Balińskiego, 1 dla Klechy. Tak jest. I to jest czwarty bieg, bieg po biegu, kiedy to Polonia wygrywa 4-2 i tym samym mamy 40-26, 14 punktów różnicy. Do końca mamy 4 wyścigi. Polonia jest bardzo blisko zwycięstwa w tym meczu, no i też blisko zainkasowania bonusu. Po raz kolejny musimy podkreślić bardzo widowiskową jazdę Andreasa Jonssona. Z tego właśnie słynie ten młody zawodnik, że zawsze walczy do końca.
bardzo ładnie mu to wychodzi na dystansie. Zobaczmy, jak to widzimy wyglądało. Bardzo dobry start Balińskiego, który... Tak jakby na potwierdzenie Łukasz tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Andreas już od razu pod sam płot, praktycznie oparł się kołem już o płot i troszeczkę nieładnie później zachował się Damian Baliński, bo to jest naprawdę duża prędkość pod samym płotem, nawet nie ma gdzie motocykla położyć i trzeba czasami zostawić troszeczkę komuś miejsca. Szeroko jeździł, na pewno rozmawiali ze sobą bydgoszczanie w parku maszyn i to co wiedzieli wcześniej, teraz pokazywał tak. Także i Johnson, tutaj który tutaj musiał przymknąć gaz. Tak, tak. Ale Johnson jest na tyle doświadczony, że wiedział co zrobić, ładnie przyciął i widzimy znowu goni, znowu się napędza. Kolejny bardzo ładny wyścig. I teraz z kolei on wjedzie Balińskiemu przed koła. Ładnie mu się wysunął. Naprawdę świetny wyścig. Znowu można powiedzieć, że uśpił zawodnika. Trzy okrążenia jechał szeroko, szeroko i ostatnio zaatakował wejście przy krawężniku. A więc w całym meczu mamy dla Bydgoszczy 40 punktów, dla drużyny z Leszna 26. Jeszcze przed nami 4 wyścigi. Jeszcze wszystko tak naprawdę może się zdarzyć, ale póki co w lepszej sytuacji gospodarze tego meczu, a my wrócimy do Bydgoszczy po krótkiej przerwie. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand. Del Mar, the new fragrance from Baldessarini, separates the men from the boys. Cztery wyścigi do końca spotkania. Budlek z Polonia Bydgoszcz kontra Unia Leszno, 40-26. Dla nas bardzo ważna informacja, że w wyścigu 12 Norbert Kościuch pozostanie w parku maszyn. W jego miejsce, w białym kasku, oglądać będziemy Krzysztofa Kasprzaka. I teraz wiemy, dlaczego wcześniej leszczynianie chcieli pojechać właśnie z parą Lee Adams, Krzysztof Kasprzak, ponieważ teraz także jadą i tam była szansa, kiedy Krzysztof Kasprzak został wykluczony na to, aby odbić się od tej 10-punktowej różnicy, ale na razie fantastyczna dyspozycja bydgoszczan. Posłuchajmy więc, jak tłumaczył będzie ten zwyżkę formy Andreas Johnson. Zwyżka formy, zwyżką formy, a zacznijmy od tego, jak walczy o to, aby nie odwodnić organizmu. To be dehydrated is so easy. Having this kind of temperature, what are you doing to make it? Drink water, loads and loads of it. Just sparkling or still? Still. Bez gazu. Bez gazu, czasami gazowaną, a różnie się pija różne rodzaje wody mineralnej. Natomiast woda mineralna to jest najlepszy sposób na to, aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Poprawa absolutna formy, zwyżkująca. You've been improving your disposition from time to time, but today you were a little see the Andreas Johnson from last season. What happened? A long journey from Slovenia, or? Yeah, very long. No, I'm just keep on working, you know. Got some new equipment, and it takes more time than I thought to get into to the GMs. But the engines works good when they work. It's just that I'm doing a few mistakes here and there, and that's why it's not going so well at the moment. Myślę, że jeszcze popełniam trochę błędów, ale nie sądziłem, że tak wiele czasu zajmie mi przystosowanie się do GMów. Bardzo długo przychodzi mi idealnie dopasować się i wjeździć w GM-y, bo taki park maszyn mam w tym roku, zmieniłem to z JAW. Bardzo długo mi zeszło, aby te GM-y pracowały idealnie i myślę, że mimo tych błędów, które jeszcze się pojawiają w mojej jeździe, będzie coraz lepiej. Thanks so much, Andreas. Thank you. To jest piękne, że zawodnik o takim nazwisku, o takich sukcesach potrafi przyznać się do swojego błędu, że jeszcze jeździ, robi błędy, że nie dopasuje motoru. I... Czasami nasi zawodnicy mają z tym problemy. Wiem, że ty zamierzasz wrócić jeszcze, wsiąść ewentualnie na motor. Myślisz o tym? Tak, bardzo może nie chciał. W Ekstralidze? Znaczy, jeżeli bym próbował, to chciałbym zacząć gdzieś od pierwszej ligi, ale przed tym czeka mnie długa droga przygotowań. Muszę zrzucić kilka, może nawet kilkanaście kilo, nabrać kondycji. No i przede wszystkim znaleźć jakiś klub, który chciałby po prostu dać mi szansę, żebym w takim meczu jak dzisiaj punkty. To widać jak bardzo, jak ważną sprawą w przygotowaniach do sezonu jest kondycja. Tak. Widzimy, szczególnie jazda pod płotem jest bardzo wyczerpująca jeszcze w takim upale, jak dzisiaj mamy na stadionie, to zawodnicy naprawdę muszą mieć ręce ze stali. Cztery kółka na pełnym gazie, dużo dziur, naprawdę to usypane pod płotem strasznie trzyma i non-stop wyciąga w deski, że tak powiem. I... No
No zobaczmy, jak stoją na starcie. Kasprzak w białym, Robacki w niebieskim, Lee Adams w kasku koloru żółtego i Robert Sawina w kasku koloru białego. Przypominam Państwu, że w wyścigu numer 10 Kasprzak nie jechał. Adams osamotniony stoczył bój z parą Sawina-Robacki i był to dla Leszczynian bój przegrany, ponieważ Adams przyjechał na miejscu drugim. Tamten wyścig wygrał Robacki. Jak będzie to wyglądało teraz? Sawina, blisko Kasprzak. Kasprzak ma szansę na to, aby wyjść na pierwsze miejsce, ale proszę zobaczyć, gdzie jest Lee Adams. Adams jest na miejscu czwartym. Sawina próbuje przejść Kasprzaka, niczym czynili to wcześniej jego koledzy z drużyny. Wszedł, napędził się na szerokiej. Teraz włącza się do walki Lee Adams. Przeszedł Robackiego. Robacki jednak blisko bandy. Na prowadzeniu cały czas Sawina. Gdyby tak jechali na metę, gdyby tak zakończył się ten wyścig, mielibyśmy podział punktów remis 3-3. Na prowadzeniu cały czas Sawina. Drugi jedzie Krzysztof Kasprzak, na miejscu trzecim wściekle atakowany przez Robackiego Lee Adams. Odparł Australijczyk ten szaleńczy atak zawodnika z Bydgoszczy, ale ten nie rezygnuje, chociaż teraz stracił kilka metrów. Będziemy chyba jednak mieli remis. 3 punkty dla Roberta Sawiny, 2 dla Krzysztofa Kasprzaka, 1 dla Lee Adamsa. Bez punktu Michał Robacki i to jest jak na razie jego najsłabszy występ i najlepszy w tym meczu Roberta Sawiny. Tu widać na pierwszym łuku zrobiła się duża wyrwa, było widać chyba na trzecim okrążeniu, jak rzuciło tam Krzysztofa Kasprzaka. Całe szczęście opanował motocykl, bo mogło to się skończyć tragicznie. Świetny start Roberta Sawiny, ładnie z czwartego pola już zamyka tutaj rywali, chociaż Krzysztof Kasprzak po polaniu ścieżką po krawężniku ładnie ucieka do przodu. Zawiódł Adams, ewidentnie zawiódł tak, Adams, bo... nie sprawdziła się ich rezerwa w tym biegu i... Tak czasami jest, że zestawi się najsilniejszą parę i jeden pojedzie, tak jak w przypadku Polonii. Sawina wyprzedził, Robacki stracił. Łukasz, ale sprawa jest w tej chwili następująca. Będziemy mieli zmianę w wyścigu 13. Za Adama Skórnickiego pojedzie Damian Baliński. No i teraz nie czarujmy się. Gdyby był to zwykły mecz ligowy, gdyby nie było punktu bonusowego, no na 70-80% powiedziałbym, że drużyna, która przegrywa, mogłaby już myśleć nawet o takim lekkim odpuszczeniu tego meczu. Już nie o tym, aby jechać do końca. Natomiast sprawa tego jednego dodatkowego punktu sprawia, iż ten mecz no, ma jeszcze to drugie dno. Jeszcze jest sens walczyć, jeszcze jest sens ścigać się i walczyć. Wydaje mi się, że tak by było na pewno, bo jednak ten punkt bonusowy w takim wyniku, jak teraz mamy, ci zawodnicy non-stop mogą odrobić, ciągle mogą odrobić i odjechać. Fakt, że no mecz już raczej nie wygrają. Odjechać do domu z dwoma punktami w plecy, ale tutaj mamy cały czas ten trzeci punkt nad głową i to na pewno zawodników z przeciwnej drużyny bardzo mobilizuje, żeby tylko go nie stracić. Jacek Krzyżaniak gdzieś... Chyba zjeżdża do parkingu. Podejrzewam, że to będzie korekta z motocyklem. Tak, wybiegają mechanicy z drugim motorem. Widzieliśmy, jak tam było nerwowo w parku. Zostało 50 sekund Jackowi Krzyżaniakowi. Miejmy nadzieję, że zdąży. Przesiadł się na drugi motocykl. Także sporo problemów miał ze sprzętem. Ale jak widzimy, odnaleźli się i Krzyżaniak, i Robacki. A to sprzyja lepszemu widowiskowi. No dzisiaj to widowisko było naprawdę, jest jeszcze cały czas, trwa wszak. Naprawdę bardzo dobre, mimo iż jest spora różnica. 14 punktów między Polonią i Unią Leszną. Krzyżaniak, Baliński, Protasiewicz i Łukasz Jankowski. Tak, są ustawieni na starcie do 13 wyścigu meczu Polonia Unia, 4 zawodnicy. Przypomnę, Baliński za Skórnickiego. Protasiewicz i Baliński, ale włącza się także Krzyżaniak. Spada jednak popularny Krzyżak na trzecie miejsce.
Baliński wchodzi na drugie, prowadzi Protasiewicza, więc jadą na 4-2 gospodarze. Jankowski na miejscu czwartym i zostaje. Jeszcze Baliński musi uważać, bo Krzyżaniak absolutnie nie składa broni. Walczy dzisiaj, przywozi jakże cenne punkty. Jeden wyścig nawet wygrany. Protasiewicz kolejny raz pokazuje, że w tym meczu motocykle ma przygotowane bardzo dobrze. Teraz Baliński zamknął drogę Krzyżaniakowi. Jacek Krzyżaniak cały czas na trzecim miejscu. Cały czas na 4-2. Krzyżaniak do końca walczy z Balińskim. Jeszcze szeroko. Jacek Krzyżaniak! Pada na tor! Jacek Krzyżaniak! Makabrycznie to wyglądało. Ale wjadą chyba na tor i wyścig zostanie zaliczony. Pozbierał się Jacek Krzyżaniak. Wciągnęło go pod płotem. Tak jak mówiłem, tam jest taka ścieżka usypanej na wierzchni, że naprawdę trzeba mieć bardzo silne ręce, żeby to utrzymać. Do tego mógł być jeszcze za słaby motocykl i to wszystko wyciąga. Wynik zostaje zaliczony. Widzimy, że Jacek wstał i nic mu nie jest, co bardzo cieszy. A widać też, jak bardzo Jacek jest zawodnikiem ambitnym, kiedy ma już ten lepszy sprzęt. Jak bardzo zależy mu na tych punktach, bo przecież był krytykowany. Widać, że nie do końca słusznie ta krytyka była adresowana pod jego adresem. Jacek musi teraz stanąć na głowie, żeby kibice po raz kolejny zaakceptowali jego postawę w bydgoskiej drużynie i wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu spełnia to w 100%. Tu widzimy, wjechał pod samym płotem i już powolutku zaczęło go wyciągać. Tutaj widzimy ładnie, raz. Mocno uderzył plecami i nogami. Całe szczęście jest cały i zdrowy. I powtórka. Ładny sadział Krzyżaniak na samym początku. No i oczywiście Baliński ładnie zamknął. O Piotrku za dużo nie mówimy, bo on wygrywa start, ucieka do przodu, także... No, ma komplet jak na razie, 4 wyścigi i 4 razy po 3 punkty. Ładnie, ładnie przyciął Damian Baliński. No i co widzieliśmy dalej, Krzyżaniak, mimo że był z tyłu, nie odpuszczał. Ładnie się zachował, jechał do końca, choć troszeczkę przeszarżował, no ale tak to już czasami jest. Jeszcze raz ujęcie z pierwszego łuku. Protasiewicz pod płotem. Krzyżaniaka troszeczkę wyciągnął, wykorzystał to Baliński. I tu widzimy jeszcze raz wypadek Jacka Krzyżaniaka. Na szczęście nie odniósł żadnej kontuzji. No, wyglądało to bardzo dramatycznie. Zadowolony Piotr Protasiewicz. No ale w tej sytuacji zadowoleni także leszczynianie, bo szczęśliwie zremisowali wyścig 13, który okazał się pechowy dla Jacka Krzyżaniaka. Wychowany Kapatora, Krzyżaniak jeździł także w swojej bogatej karierze od roku 88 przez kilka lat we Wrocławiu i później transfer w roku 2003 do Bydgoszczy. Ja pamiętam te wielkie dyskusje, jakie toczyły się, kiedy w Bydgoszczy zaczął się pojawiać Jacek Krzyżaniak, Mirek Kowalik, po czym Piotr Protasiewicz z Bydgoszczy przeszedł do Torunia. Tutaj tarcia na linii Toruń, Bydgoszcz, tarcia te lokalne są, no, bardzo się je czuje, bardzo się je czuje. Bardzo, bardzo. Do kabiny, do telefonu podąża trener Rutecki. Posłuchajmy, kto pojedzie w wyścigach nominowanych. Panie sędzio, Zdzisław Rutecki kłania się. Podaje skład, jak 14, w kasku czerwonym, Robert Sawina. Robert Sawina, w kasku czerwonym, w kasku niebieskim, Michał Robacki. Michał Robacki, wiek 15, w kasku czerwonym, Protasiewicz. W niebieskim, Jonson. Wszystko, tak? Dziękuję. Halo? Wiek 15, Protasiewicz w czerwonym, niebieskim Jonson, tak? Dziękuję.
Grzeń, jak i Savina. Dokładnie taki sam dorobek punktowy. W czterech występach 5 punktów. Savina raz był czwarty, Krzyżaniak był... Panie sędzie, Krzyżaniak zdolny do jazdy. Już idzie kierownik leśny. Wojtek, gospodarze zgłosili? Tak. Już zgłosili, tak? Co teraz ja? W 14 w żółtym za Łukasza Jankowskiego Kasprzak. Kasprzak za Łukasza. Mhm. Białym Jacek Rępała. 15 żółty Adam. Biały Baliński. Dobra, jak tam u nich jest? 14? Nie, no właśnie. Znamy już więc zawodników, którzy pojadą w wyścigu 14 i 15, więc dla przypomnienia, wyścig numer 14, para Unileszno, to Krzysztof Kasprzak i Jacek Rępała, jeśli chodzi o zawodników miejscowych, Robert Savina i Michał Robacki. Bardzo dobrze prezentująca się ta para w tym spotkaniu. Wyścig ostatni, zamykający rywalizację. Piotr Protasiewicz i Andreas Jonsson kontra Lee Adams i Damian Baliński. Teraz patrzymy na te osiągnięcia. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego spotkania, już praktycznie w ciemno można mu przyznać tytuł MVP tego meczu, Piotr Protasiewicz w czterech wyścigach za każdym razem na pierwszym miejscu mijał linię mety. Zobaczymy to teraz dokładnie, jeśli chodzi o osiągnięcia punktowe poszczególnych zawodników. Po 9 punktów mają Lee Adams i Damian Baliński. 8 punktów, a mógł mieć więcej Krzysztof Kasprzak, Łukasz Jankowski 3, Jacek Rępała 2, Adam Skórnicki 1 i Norbert Kościół 0. Tak jak mówiliśmy, Protasiewicz 12, Jonsson 10, Robacki 8, Krzyżaniak 5, tyle samo Robert Savina i tyle samo ma 5 punktów Krystian Klecha. Krzysztof Buczkowski, sprawdzam, jechał w tym meczu bodaj tylko raz albo dwa. W pierwszym biegu. Jechał, dwa razy jechał. Dwa razy. W wyścigu czwartym jeszcze. No i już sędzia zaprasza zawodników do tego, aby rozpocząć rywalizację w wyścigu 14, przedostatnim. Jeszcze jest cień szansy dla drużyny z Leszna na to, aby uratować punkt bonusowy, no ale prawda jest taka, że musieliby wygrywać wszystko 5-1. Wydaje mi się, że jest to już nieosiągalne, chociaż na pewno będą próbowali, bo jest o co walczyć. Wyjechała para Polonii w kasku niebieskim, przypomnę, Robacki, w kasku koloru białego Savina. Savina niedawno drugie miejsce w towarzyskim turnieju w Ostrowie, który to turniej wygrał Damian Baliński. Tam Baliński po dodatkowym wyścigu rozstrzygnął losy zwycięstwa, natomiast co mnie no tak troszeczkę poraziło i zaimponowało mi, to trzecie miejsce Sebastiana Ułanka, który tydzień po upadku z Tony Rickardsonem ze złamanymi dwoma żebrami pojechał w tamtych zawodach, zajął Sebastian Ułamek trzecie miejsce. Jest Kasprzak, jest już także Jacek Rępała, a więc w komplecie, chociaż jeszcze na moment odjeżdża Robert Savina, są już wszyscy czterej zawodnicy, którzy walczyć o punkty będą w wyścigu numer 14. Raz jeszcze Państwu przypominam, jeśli leszczynianie chcą, marzą o punkcie bonusowym, nie mogą przegrać tych wyścigów dwóch, muszą więcej, muszą je wygrać 5-1. Kasprzak, Savina, Rępała i Robacki tak są ustawieni od krawężnika do bandy, ale dzisiaj naprawdę dyspozycja Michała Robackiego zwala wręcz z nóg. Niektórzy zarzucali, że dobrze pojechał z ZKŻ-em, bo ZKŻ jest słaby, no ale tego nie można powiedzieć o Unii. Dość równy, bardzo równy start. Kasprzak chyba będzie pierwszy, jeszcze próbuje walczyć. Jacek Rępała, ale jest między tymi dwoma zawodnikami. Savina. Kasprzak na prowadzeniu, Saviną zatrzęsło. Teraz włącza się Robacki i
przechodzi Rempałę, a więc z prowadzenia 4-2 robi nam się remis 3-3. Rempała spadł na miejsce czwarte, a prowadzi Krzysztof Kasprzak. Na miejscu drugim mamy Sabinę, za jego plecami Rowacki i na miejscu czwartym Jacek Rempała. Ustawili się już Gęsiego i tak chyba wjadą na metę, chociaż za moment będą mieli do przejechania jeszcze jedno okrążenie. Kasprzak odwrócił się, spojrzał przez prawe ramię, gdzie są rywale. Ma sporą przewagę i powinien bez problemu wygrać wyścig 14 z tym, że to jego zwycięstwo nic Leszczynianom nie daje. Kasprzak jest pierwszy. Na miejscu drugim mamy Sabinę, na trzecim Robackiego, Rempała bez punktu. No i staje się faktem. 49-35. Punkt bonusowy zostanie w Bydgoszczy. Możemy podziwiać Krzysztofa Kasprzaka za atomowe starty. Nie miał chyba dzisiaj biegów, który, no chyba, że ten pierwszy, w którym przegrał start, bo później tak się dopasował, naprawdę jeździ bardzo, bardzo bojowo, agresywnie, co przynosi duże efekty. Teraz oboje z Robertem Sabiną dziękują publiczności. Naprawdę mają się z czego cieszyć, bo